korporacji o tyle, że właśnie mamy ten zaklęty krok i on teraz jest powoli uzupełniany również o płatności. My w Polsce żyjemy z takim przeświadczeniem, że no tutaj przed chwilą rozmawialiśmy, mnie już wywalili się tam razy z TikToka, ale sobie spokojnie wracam. Mi tu zablokowali konto na Facebooku, mi tutaj zablokowali konto na YouTube. W Stanach jest sytuacja trochę gorsza, ponieważ tam można zablokować konto bankowe. I to jest kolejny etap, który nas prawdopodobnie w jakiś sposób czeka, no bo ktoś na przykład chce stworzyć alternatywę dla YouTube'a, okazuje się, że nie będzie mógł od nikogo wynająć serwerów, aby stworzyć takie konkurencyjne social media. Z kolei, jeżeli już nawet wynajmie te serwery, okaże się, że wielkim problemem są płatności, ponieważ na przykład Visa albo Mastercard odmawia przetwarzania płatności czy PayPal i okazuje się, że no jest bardzo ciężko to wszystko przechwytywać i można powiedzieć, że w ten sposób ten system jest zamykany. Ale z drugiej strony ten system może być w ten sposób domykany, ponieważ mamy problem oddolny. Dla bardzo dużej ilości ludzi, dla bardzo dużej rzeszy ludzi cenzura po prostu nie jest problemem. Największym problemem w demokracji jest zawsze przeciętny wyborca. I tutaj właśnie jest tym problemem to, że przeciętnemu wyborcy czy przeciętnemu odbiorcy nie do końca pasuje wolność słowa. W ogóle to też można było obserwować na przykładzie Stanów. Jak prawica była u władzy, to ona chciała cenzury, ale właśnie tej obyczajowej, religijnej, aby nie można było obrażać uczuć religijnych. Obecnie prawica tam jest za wolnością słowa, bo jakby to powiedzieć, w wojnie kulturowej zaczęła dość mocno przegrywać. Zazwyczaj strona przegrywająca w wojnie kulturowej zaczyna być zwolennikiem wolności słowa, no i w tym momencie za wolnością słowa, za wolnością wypowiedzi staje się coraz bardziej prawica, bo z lewicą zaczyna tą wojnę kulturową przegrywać, a po tamtej stronie, po stronie silniejszej jest taka duża tendencja do tego, aby właśnie mieć możliwość korzystania z magicznego przyciska zgłoś, zablok, nawet nie zablokuj, tylko zgłoś, skasuj, aby tej osoby nie było. Bo nikt nikomu dzisiaj nie zabroni stworzyć własnej strony internetowej, na której będzie mógł no, swoje treści powielać, tylko sens w tym, że pies z kulawą nogą bez social mediów na tą stronę nie zajrzy. Możemy sobie powielać treści, tworząc właśnie swoją prywatną stronę, nawet na jakimś malutkim mikroserwerku, tylko po co, skoro nikt do tego nie będzie w stanie dojść. Z tymi algorytmami jest taka rzecz skomplikowana, że no, w jakiś sposób one muszą funkcjonować, a cały czas trwa wyścig zbrojeń między twórcami a twórcami algorytmów, aby obejść ten algorytm, aby te treści rozszerzały się nie tylko dlatego, że one same z siebie są interesujące, ale dlatego, że mniej więcej wiem, jak działa ten algorytm. I to na YouTube też można było obserwować, że był taki moment, że premiowane były treści, które pojawiały się codziennie, później były premiowane treści dłuższe, później były premiowane treści 5-minutowe. Po jakimś czasie, jak ktoś się za bardzo z tym algorytmem oswaja, on jest zmieniany i nie bez powodu algorytm jest zawsze najpilniej strzeżoną tajemnicą tych korporacji, takich właśnie jak YouTube, Twitter i cała ta reszta. Jest też jeszcze jeden efekt social mediów, czyli powstawanie takiego podziału politycznego, który się opiera nie na prawica lewica, a na fakty versus uczucia. Internet funkcjonuje na nagłówkach, internet funkcjonuje na silnym emocjonalnym uderzeniu przez to, że gdzieś tam pojawia się jakiś jeden fragment i na wzbudzaniu takiego właśnie moralnego wzmożenia, aby gdzieś tam coś zadziałać, a to działanie zazwyczaj opiera się właśnie na kliknięciu albo udostępnij, albo zablokuj, albo cokolwiek podobnego. No tutaj czerwono-pigułkowo mogę powiedzieć, że no, panie są dużo lepszym targetem dla wszelkich tego typu macherów od zarządzania zbiorowymi emocjami, ponieważ one dużo chętniej się dzielą tymi treściami i w pewien określony sposób, układając narrację, można je nakłonić właśnie do jakiegoś budowania tej narracji, tak jak się pokaże na przykład dziecko, które się, znaczy tego typu małego uchodźcy, który się utopił i to już ustawia całą debatę co do tego, czy mamy przyjmować tych uchodźców, czy nie mamy ich przyjmować. Więc problem mamy odgórny, że tam próbują nam to zrobić, ale macherzy, którzy próbowali nam ograniczyć wolność, istnieli zawsze. Tyrani istnieli od zawsze. Największym problemem jest to, że dla przeciętnego wyborcy, dla przeciętnego konsumenta mediów wolność słowa oraz ogólnie wolność przestaje być wartością. Że ludzie bardziej pragną tego prawa do niebycia obrażanymi, do niesłuchania w ogóle treści, które mogą być sprzeczne z ich wizją, z ich oglądem świata. No i tu będziemy mieli podstawowy problem, że to, co, na czym nam tutaj obecnym zgromadzonym zależy, wisi w większości społeczeństwa. No i tak mogę to ogólnie określić.
Rozwiązaniem tego wszystkiego na dłuższą metę, jeżeli jeszcze będzie funkcjonował nam system prawa, to w Stanach wiele osób zaczyna właśnie blokowanych dużych kanałów, to robi między innymi na przykład taki konserwatywny publicysta, jakim jest Steven Crowder, pozywać YouTube'a o to, że nie ma prawa on cenzurować treści, skoro ma przywilej bycia tym publicznym forum, a jeżeli chce cenzurować, to w tym momencie powinien brać odpowiedzialność za treści, jakie tam są publikowane. I jeżeli na przykład ktoś na YouTubie by wtedy wrzucał jakiś filmik naruszający czyjeś dobra osobiste, to w tej sytuacji powinno się móc pozwać YouTube'a o to, że za jego pośrednictwem kogoś tam zniesławiono. To by bardzo też wielu ludziom ułatwiało sytuację, bo ten plujący na kogoś tam jadem ktoś z YouTube'a może być golcem bez grosza przy duszy, a tutaj mamy dużą korporację, która w tym momencie by straciła zupełnie natychmiast rację bytu, gdyby można ją było pozywać za treści, które się tam znajdują, bo w amerykańskich realiach same koszty tego postępowania no, takiego giganta by zbankrutowały. Elon Musk też zbliżając się do Twittera sugeruje, aby móc stworzyć te platformy na zasadzie otwartego oprogramowania, aby można było właśnie tworzyć różne takie platformy i właściwie to jest jedyny ratunek, żeby tych platform i tych firm, które udostępniają informacje, była wielość. Szury są naszą ostatnią linią obrony. Tak na dobrą sprawę, nawet jak się z Bambajem nie zgadzamy, dla samej różnorodności przydałoby się tam zakładać konta i jednak wspierać, żeby to istniało jako alternatywa dla tego głównego medium, bo jak będziemy skazani tylko na jedno medium, no to w tej sytuacji mogą nami różni maherzy zarządzać, no i ta przestrzeń naszej wolności siłą rzeczy będzie musiała się kończyć.